Cześć. Dzisiaj akcja rekuperacja. Opowiem Wam o instalacji rekuperacji wentylacji mechanicznej, którą wykonaliśmy w naszym budynku. Oczywiście jest to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, tak żebyśmy optymalnie mogli wykorzystywać energię, która jest akumulowana w naszym budynku. Ta instalacja została wykonana w przeciągu 2 do 3 dni, tak można to mniej więcej liczyć. Całość prac zleciliśmy w firmie specjalizującej się w tego typu instalacjach. Nie jest to firma gdzieś tutaj lokalna, bo szukając tutaj lokalnej firmy, no te kosztorysy były na różnym, bardzo różnym poziomie. Bardzo różnym poziomie. Instalację nam montowała firma spod Krakowa, której zleciliśmy całość zadań, tutaj przyjechali, ekipa przyjechała monterska, wynajęła sobie hotel, spędziła 2,5 dnia u nas na budowie, rozkładając te kanały wentylacyjne, nawiercając strop, no bo musieliśmy wykonać te przepusty w stropie, bo nie robiliśmy ich na etapie zalewania stropu i konstrukcji stropowej. Dlaczego? No dlatego, że nie wiedzieliśmy wtedy, znaczy wiedzieliśmy wtedy już, że ten projekt rekuperacji, który znajduje się w naszym projekcie budowlanym, on nie do końca spełnia nasze oczekiwania. Ten projekt tworzył niepotrzebne słupy w narożnikach. Takich słupów w projekcie oryginalnym, dołączonym do projektu budowlanego, mieliśmy łącznie 3 na poddaszu. I zależało nam na tym, żeby to zoptymalizować tak, aby gdzieś zabudowa narożnika występowała tylko raz w naszym budynku. Nie chcieliśmy robić tego typu elementów gdzieś w pokojach, gdzieś w garderobie, bo w tych pomieszczeniach mieliśmy zaplanowane takie przepusty pionowe do rozprowadzania tego powietrza na poddasze. Zrobiliśmy to trochę inaczej. Firma zaprojektowała od podstaw jeszcze raz całą naszą instalację w tym budynku. Oczywiście sprawdzając kubaturę i to, ile tego powietrza jest potrzebne w tym budynku. Wykonaliśmy projekt indywidualny i prawie zgodnie z tym projektem ta nasza instalacja została wykonana. Dlaczego prawie? No to opowiem później Wam trochę. W dalszej części materiału powiem dlaczego. Trochę zmieniliśmy w ostatniej chwili ten projekt, który został rozrysowany 2 miesiące temu właściwie, tak na dobrą sprawę. Ta osoba, która projektowała nam instalację od podstaw, no nie była w tym budynku, nie wiedziała tutaj, jak idą ściany, jak idą skosy, jak idą różnego typu inne elementy. No, ekipa monterska, pojawiając się na budowie, dostrzegła kilka opcji, które w optymalniejszy sposób pozwolą tę instalację wykonać. No i my z tego rozwiązania skorzystaliśmy. Trochę ten projekt zmodyfikowaliśmy, który mieliśmy, tak żeby jeszcze bardziej optymalnie ta instalacja w tym naszym budynku została poprowadzona. Za chwilkę pokażę Wam projekt instalacji archonowej, który był dołączony do naszego projektu budowlanego. Potem omówię ten projekt, który nam został przygotowany i którym zmodyfikowaliśmy. Powiem też, dlaczego go zmodyfikowaliśmy szerzej trochę. No a potem przejdziemy sobie do takiego spaceru, w którym pokażę Wam, jak ta instalacja u nas wygląda, jakie materiały zostały wykorzystane, a na końcu powiem Wam, ile nas to kosztowało, bo też to na pewno Was interesuje, więc zapraszam, oglądajcie dalej. Odnosząc się do projektu archonowego, zbyt wielu zmian nie wprowadzaliśmy, natomiast one nam się wydają na tyle istotne, że warto było to zrobić. Punkty nawiewu i wywiewu nie poprzesuwały się jakoś bardzo mocno, bo ten punkcik w garderobie on przesunięty został tutaj w narożnik, tutaj ten punkt został przesunięty w ten narożnik, ten punkt jest na swoim miejscu u nas, ten został przesunięty bliżej tutaj narożnika, tutaj w wiatrołapie bardziej na środku, tutaj bez zmian, tutaj w łazience bliżej tutaj tego środka tej łazienki. Czerpnia u nas tutaj w projekcie była zaplanowana na ścianie w garażu,
My zrobiliśmy ją tutaj na ścianie w kotłowni. Wyrzutnia jest w tym miejscu, w którym zaprojektował to Archon, natomiast u nas inaczej będą szły kanały tłumiące ten cały mechanizm. I Archon wszystko zaplanował dwoma przewiertami przez strop i dopiero potem rozprowadzaniem tego na samej górze. No i to wygląda tak na górze, że mamy te przepusty w stropie, dwa tutaj, i potem wszystko idzie do góry, potem schodzi wszystko na dół i idzie po podłodze, tutaj w tym miejscu. Jest rozprowadzane ze skrzynek, które są umiejscowione w narożnikach. Tutaj rura idzie pionowo do góry, tutaj też rura pionowa do góry i rozprowadzenie z poziomu garderoby wszystkiego. No, na mnie pasowało to, że tworzone są, no, w naszej opinii, niekoniecznie zabudowy tych narożników. Tutaj trzeba byłoby montować jakiegoś gipsa i ten narożnik zabudowywać, tworząc tutaj jakąś nieciekawą strukturę, która jest potem trudna w dekoracji. Zrezygnowaliśmy z tego, nie robimy tego, nie będziemy mieć w ten sposób, będziemy mieć tutaj jedynie narożnik zabudowany. A on i tak zostanie przykryty szafą, bo tutaj będzie szafa przesuwna albo rozwierna, jeszcze nie wiemy jaka. Natomiast te elementy tutaj nie będą nam ograniczały przestrzeni. No, gdzieś no, jesteśmy do przodu, może o pół metra kwadratowego. Natomiast nie o to chodziło w tym wszystkim, bardziej chodziło o to, żeby te pomieszczenia i ta garderoba bardziej była ustawna, żeby tu można było z szafą lepiej dojechać, żeby tutaj też w tym pokoju, który będzie dla gości, nie tworzyć takiego elementu no, mało przyjemnego w pokoju, w narożniku. Na górze, jeżeli chodzi o te punkty nawiewne i wywiewne, no to słuchajcie, te punkty u nas są bez zmian, ten punkt jest przesunięty trochę tutaj. Ten punkt bez zmian, ten punkt jest przesunięty tu bardziej na korytarz, bo u nas tutaj będzie część pozamykana. Tutaj jest zgodnie z tym projektem u nas punkt, ten punkt został przesunięty bardziej tutaj. Tu jest tak samo jak zaprojektował to Archon, tu też tak samo, tu też tak samo. No i co dalej? Tu jeszcze jest jakiś rysunek, to już chyba przebieg kanałów na poddaszu, tak. No i to jest tyle. Słuchajcie, nie korzystaliśmy z tego projektu dołączonego przez Archon z firmy na literę R, no bo nam się wydawało to nieoptymalne, mało ustawne. Stworzyliśmy od nowa projekt z firmą, która zajmowała się instalacją tego projektu. Były najdroższą firmą, jeżeli chodzi o wentylację mechaniczną. Kosztorys ich był najwyższy, najbardziej rozdmuchany. Tam musi być marża tak gruba, że to się aż w głowie nie mieści. No ale nie mi to jest oceniać. Nie skorzystaliśmy z usług firmy na R, bo po prostu drożyzna aż biła po oczach. Do tego jedno prawilne według nich urządzenie, z którego oni inaczej nie korzystają, więc jeżeli ktoś chce mieć wybór i chce postawić na coś innego niż to, co oni oferują, no to niestety tam się nie uda. No, z oczywistych względów pewnie mają dogadaną umowę z jednym dostawcą i dzięki temu, że sprzedają jednego urządzenia dużo, ta marża pewnie jeszcze jest na fajniejszym poziomie, ale nie oceniam tego. Każdy podejmuje swoje decyzje, wy też podejmujcie swoje decyzje, ale odpytujcie kilka firm, bo naprawdę kosztorys tej firmy, która współpracuje z Archonem w zakresie przygotowania projektu pod rekuperację, no jest grubiusieńki, grubiusieńki, naprawdę grubiusieńki. Po zmianach, które wprowadziliśmy, nasza instalacja mniej więcej wygląda tak, bo tutaj też zaszły pewne zmiany względem tego projektu, który nam został przedstawiony. Czerpnia jest na swoim miejscu, wyrzutnia też jest na swoim miejscu. Te kanały idą zgodnie z tym projektem, który tutaj mamy przygotowany. Klimatyzacja jest w swoim miejscu, natomiast idzie inaczej, bo idzie tędy, tutaj i tak tutaj przechodzi w to miejsce, a więc jest poprowadzona trochę mniej
kręciej, mniej skomplikowanie. Tutaj też nie mogliśmy wyginać tych rurek miedzianych, które w tego przewodu od jednostki wewnętrznej. Potem anemostaty. Ten anemostat jest tutaj, gdzie jest, ten tutaj też jest, ten tutaj jest, ten jest tu, ten jest tu, ten jest tu, ten jest tu. Wszystko się zgadza. Wszystkie są na swoim miejscu zgodnie z tym projektem, który tutaj nam został przygotowany. Tu jeszcze będzie jednostka pompy ciepła za ścianą, tutaj będzie jednostka zewnętrzna klimatyzatora. Potem idąc na górę, tu mamy punkty nawiewu na górze. To ten punkt jest zgodnie z projektem, ten został przesunięty trochę bardziej tutaj, w to miejsce. Ten punkcik jest tutaj mniej więcej, ten jest na swoim miejscu, ten jest na swoim miejscu, ten jest na swoim miejscu. Ten jest bardziej tutaj, no, determinowała to jętka, na której został przymocowany. Te się również zgadzają wszystkie. Tak naprawdę zmiany zaszły tutaj na podłodze względem tego, co nam proponowała ta firma, która przygotowała ten projekt. Te kanały idą zgodnie z, te niebieskie kanały idą zgodnie z projektem, a więc do łazienki, do pokoju, do tutaj pokoju dziecięcego, to jest po podłodze oczywiście. Tutaj też ta część jest ok, natomiast ta część idzie zupełnie inaczej. Ona pierwotnie miała już tutaj przy schodach zostawiając bardzo wąską przestrzeń do komunikacji. Zdecydowaliśmy, że te kanały pójdą. Zostaną bardziej przesunięte tutaj. Ta skrzynka jest umiejscowiona trochę inaczej. To wszystko idzie tędy, przez tą ścianę tutaj. Tutaj przez tą ścianę, tym korytarzem tutaj idą te kanały wentylacyjne. No i potem tutaj już z tego pokoju rozchodzi się do tego kanału, dalej idzie po podłodze, tutaj w tą stronę. Także wszystko zostało przeniesione z korytarza na pokoje. No, trzeba było wykuć trochę tej ceramiki, która jest, żeby po prostu się tamtędy przecisnąć. Na górze jeszcze, na górze to jest to. Tak, to jest to, to jest to, to jest góra. Tutaj tymi pionami wentylacyjnymi wychodzą nam kanały. No i mamy tutaj kanał do łazienki, mamy kanał do garderoby, mamy kanał na korytarz, mamy tu kanał drugi na korytarz, tutaj jest kanał do pralni. Tu jest znowu już do tego pokoju nad garażem, sypialnia, tutaj pokój gościnny, pokoje dzieciaków, tu już zgodnie z projektem wszystko idzie. Więc bardzo kosmetyczne zmiany względem tego, co zostało zaprojektowane. I zrobiliśmy to troszkę inaczej, zwłaszcza tutaj tutaj na podłodze, zwłaszcza tutaj, to zrobiliśmy trochę inaczej, no ale myślę, że jest to zmiana na plus, tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży, jak to wszystko będzie wyglądało, jak zaczniemy użytkować ten dom. No i teraz zapraszam Was na spacer, żebyście zobaczyli, jak to wygląda na żywo. Jesteśmy na dole w kotłowni. To tutaj będzie serce całego systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, więc rekuperacji. Na tej ścianie będzie wisiał rekuperator, jednostka wewnętrzna w strefie ocieplanej. Tutaj mamy pod sufitem podwieszane kanały wentylacyjne. Tutaj mamy rury Spiro pomontowane w otulinie z wełny, zbrojonej oczywiście. Ten pierwszy kanał tutaj, który widzicie, to jest czerpnia. On tutaj koło komina przechodzi przez ścianę. No i tam z drugiej strony jest zostawione 20 cm, tak aby przykryć to styropianem. Ta druga rura, która tutaj jest widoczna, to jest, proszę Was, wyrzutnia, kanał wyrzutowy zużytego powietrza. No i ten kanał przechodzi tutaj przez ścianę i wchodzi, słuchajcie, do garażu. Tutaj w garażu idzie po całej ścianie i tam właściwie na początku przy bramie garażowej
będzie wyrzut powietrza zużytego. Ten kanał znajduje się w takim miejscu, dość odległym od czerpni, no bo raz, że musieliśmy zachować tam minimum 2,5 metra od czerpni odległości, a trzy, no mamy sąsiada po drugiej stronie, któremu nie chcemy stwarzać problemów, dlatego też oddaliliśmy tą naszą wyrzutnię, tak żeby ten element, który tutaj będzie pewnie dość hałaśliwy, nie przystwarzał mu problemów i pozwalał mu gdzieś tam w spokoju żyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko finalnie. Tutaj mamy jeszcze przejścia przez ścianę, tutaj to dobrze będzie widać, do naszej spiżarki i tam trochę zawija i idzie do góry, no bo tutaj część kanałów, tutaj to widać będzie. Tutaj przez strop jest przebicie i to jest zasilenie i odbiór zużytego powietrza z parteru, te dwa kanały, a tamte przejścia przez ścianę, no to już jest zasilenie i odbiór zużytego powietrza z poddasza. Przejdziemy sobie do komórki, tam będzie słabe światło, więc będzie słabo widać, ale nic z tym niestety nie zrobię, bo próbowałem z tymi ustawieniami GoPro i no niestety, no jest jak jest. Tutaj mamy przebicia też przez strop, kanały pionowe, one idą pod same jętki i tam do skrzynek rozprowadzających powietrze na całe poddasze. Więc to jest dół, na dole ta część instalacji. No oprócz tego jeszcze mamy anemostaty, znaczy nie anemostaty, tylko wyprowadzone przejścia pod anemostaty, które będą montowane, słuchajcie, dopiero już po tynkach, już po jakichś ewentualnie gładziach, malowaniach i tak dalej tych pomieszczeń. Tutaj w salonie są trzy takie punkty. Każdy punkt jest tam pół metra od ściany przy oknie. I tu jest kolejny jeszcze. I tu jest kolejny punkcik. W łazience też jest taki punkcik. Spójrzcie tylko. O, tutaj mamy w łazience taki punkt. I w gabinecie też tutaj w narożniku, tuż nad oknem znajduje się nasz punkcik od rekuperacji i na dole ostatnim takim punktem, w którym ta wentylacja mechaniczna będzie funkcjonować, jest wiatrołap. Tutaj w wiatrołapie jest punkcik, no i tutaj też w komórce też jest punkcik, go nie było wcześniej widać, on jest tutaj. No i teraz tak, garaż i kotłownia. Będą wyłączone z systemu wentylacji mechanicznej. Tutaj będzie grawitacja, to też po to jest ten komin tutaj, spójrzcie. Po to jest ten komin tutaj, żebyśmy mogli sobie zrobić tutaj wentylację grawitacyjną. Tu są dwa kanały, jeden kanał będzie zasilał kotłownię, a drugi kanał tutaj tuż pod tymi rurami będzie przejście i tam będzie, z drugiej strony będzie kratka do wentylacji grawitacyjnej w garażu. Idąc na górę, no bo tam się najwięcej dzieje, tam jest najwięcej zamieszania, a zanim jeszcze przyjdę na górę, to jeszcze powiem o tym, że no przy okazji, jak już to robili, to też zostało nam zrobione przewody pod klimatyzację. Tutaj w Arociku idzie to po podłodze, przechodzi przez spiżarkę, wchodzi tam do kotłowni, to być może widzieliście ten przewód w kotłowni, jak byłem. Z drugiej strony w gabinecie jest tutaj wyprowadzona rurka na skropliny. No i tą rurkę będziemy tutaj podpinać do tej rury kanalizacyjnej, tak żebyśmy tych skroplin mogli się pozbyć z naszego domu. Wejdziemy na górę teraz. Na górze jest sporo zamieszania, bo na górze jest ta instalacja w największym stopniu rozbudowana. Tutaj po podłodze idzie bardzo dużo. Tutaj, jak sobie przypomnicie, kotłownie i te przepusty z kotłowni na poddasze, to one tutaj się zaczynają. No i tędy to powietrze jest odprowadzane i tędy to powietrze będzie zabierane z tych pomieszczeń. To są kanały Ventiflex Plus 75 mm.
Puszeczki mają 11 albo 10 bodajże, więc ich nie do końca przykryje styropian. Będziemy musieli myśleć, jak to zorganizować, ale to już będziemy się tym martwić na późniejszym etapie. No i co więcej, tutaj słuchajcie, no jest w łazience. Od góry tak to wygląda. Tutaj mamy łazienka na dole, to jest ten przepust. Tutaj po korytarzu idą nam te kanały wentylacyjne. Tam jest kanał zasilający tą strefę wypoczynkową w salonie, tuż przy oknie, przy HS-ie. Tutaj ominę sobie drabinę i tutaj mamy zasilenie i kanał przy tych fiksach w jadalni. Tutaj ten kanał z kolei to jest kuchnia. I tu jest nasz, są trzy przewody doprowadzające, więc tutaj jest większa ilość powietrza. Będzie doprowadzana albo zabierana. To by trzeba było w projekt sprawdzić, który kanał jest jaki. Tutaj mamy wiatrołap i tu przez ściany idzie. Tak jak sobie przypomnicie o tym projekcie, o którym mówiłem wcześniej, to te kanały, tutaj te kanały, które idą tędy przez ściany, one wszystkie miały pierwotnie iść korytarzem tędy. No ale gdybyśmy je zrobili w korytarzu, to tu musielibyśmy po nich chodzić, bo nie byłoby takiego przejścia, więc panowie zaproponowali, że oni po prostu pójdą po linii najmniejszego oporu i przebiją się przez ściany. Przez ścianę w jednym pokoju, przez ścianę w drugim pokoju, no i te kanały przeprowadzą w ten sposób. I ja myślę, że to jest optymalniejsze rozwiązanie niż ten korytarz na górze, po którym, żeby przejść, trzeba byłoby deptać po tych przewodach, a one są dość wytrzymałe, ale wiadomo, że no, lepiej po tym nie chodzić, jeżeli chcemy gdzieś, żeby to nie popękało, nie połamało się albo czegoś innego się z tym nie stało. No i tutaj spójrzcie, to idzie, wychodzi stąd, tu jest od razu przebicie przez tą ścianę i tutaj idzie korytarzem to wszystko i przechodzi tam do tego pokoju, który u nas będzie pokojem gościnnym. Te piony wentylacyjne, które wychodzą z piżarki, one idą tutaj. To będzie jedyny narożnik zabudowany w naszym domu. Tu mamy dwa piony wentylacyjne. Ta biała rura to jest moja fanaberia, moja konstrukcja. To jest też kanał, słuchajcie, wentylacyjny. 125 mm ma średnicy ta rura. Szukałem takiej, żeby jak największa była. No kanalizacyjne rury są 110, potem albo 160 już, a tutaj mam otwór 100, 130, tak, 130 mm, więc 125 pasowała idealnie w tym kanale wentylacyjnym i to jest przepust, który ja będę wykorzystywał do przeciągania w przyszłości różnych kabli, jeżeli zajdzie taka potrzeba z kotłowni, na strych, nie wiem, wpadnę na pomysł być może kiedyś, aczkolwiek mam nadzieję, że to się nie stanie, na instalację fotowoltaiki jakieś na dachu, no to już będę mógł sobie gdzieś na dół przyciągnąć te kable, tak żeby nie kłuć, nie kombinować, nie ciągnąć tych przewodów w jakiś dziwny sposób. No, myślę, że to się przyda, na pewno będziemy to wykorzystywać. Tu pod sufitem dzieje się też dużo. No bo tu zobaczcie, tu jest skrzyneczka, to jest raz, skrzyneczka tutaj. Tu są puszki rozdzielcze. One rozprowadzają te powietrze po całym poddaszu. I teraz tak, przejdziemy do tego pokoju, bo tu jest jedna puszeczka pod sufitem. Ona jest tutaj umiejscowiona w takim miejscu. Idzie tam przez ten pokój gościnny, tuż pod jętkami. Tutaj też w pralni jest jeden kanał, on tutaj jest zaczepiony tak tuż za wejściem. Potem mamy kanał tutaj w naszym korytarzu na górze. To jest też dość spora przestrzeń. No i teraz tutaj mamy też kanał w łazience. Tu w tym miejscu nad umywalkami, tu w tym miejscu będą umywalki na tej ścianie, więc tutaj jest ten kanalik zaczepiony. W naszej sypialni, tutaj w tym miejscu, też na
jętkach jest doczepiony kanał. Tutaj jeszcze dojdzie 30 cm ocieplenia i pewnie będę to pianował. Tak mi się wydaje, że w pianę pójdę, bo to wydaje mi się optymalnym rozwiązaniem i najmniej czasochłonnym. I to pewnie w 30 cm tej piany, tak mi się wydaje. Wiem, że to będzie trochę kosztować, no ale trudno. Potem w garderobie jest też, tutaj może być ciemno, ale tutaj też jest jedna puszeczka. Dalej w tym pokoju gościnnym też, to być może było wcześniej widać, to jest tutaj, słuchajcie, tu z tej strony. No i tu jest gro tych puszek. Światło kiepskie, ale być może coś zobaczycie w tym miejscu. Tutaj idą pod jętkami, przechodzą do tych pokoi dzieciaków. No i z pokoju dzieciaków tutaj jest też naprzeciwko okna, tu się rozgałęzia, idzie tam po ścianie i wchodzi, słuchajcie, do pokoju młodego tu w tym miejscu. No i to jest cały system. Cały system rekuperacji w naszym budynku. To jak mówiłem wcześniej, 2,5 dnia roboczego zajęło to ekipie montującej nam te kanały wentylacyjne. Nie jest to coś skomplikowanego i na pewno da się to zrobić samemu, bo to nie jest, słuchajcie, jakaś amerykańska technologia, której zwykły Kowalski nie będzie w stanie zrobić, no ale my woleliśmy postawić na kogoś, kto się na tym zna. Też po prostu czasu nie mamy, słuchajcie, żeby tutaj jakoś mocno się w to angażować i robić samemu. Zdarza się, że coś samemu porobimy, ale to tylko gdzieś przy jakichś okazjach, w których mamy po prostu trochę więcej wolnego czasu, a czasami takie oderwanie się od pracy i pojechanie na budowę, porobienie czegoś jest naprawdę formą terapii, można trochę tak to nazwać. No i co dalej? No i koszta jeszcze, bo pewnie was te koszta ciekawią. Koszta związane z instalacją, rekuperacją, od razu klimatyzacji też, to jest kwota w wysokości 18 tysięcy złotych za materiał i za robociznę, za rozłożenie tego 18, może 17 nawet. Nie wiem, najwyżej wam pod filmem podwieszę tę wartość, którą wydaliśmy, tak żeby siebie skorygować, bo nie pamiętam dokładnie, ile wyszło tutaj nam tych pieniążków, które trzeba było zapłacić tym majstrom. No, myślę, że za połowę tego da się to zrobić samemu, tak w gruncie rzeczy, bo tak szacuję, że marże pewnie mieli na poziomie 50%. Bo ja bym tak pewnie brał, ja bym tak pewnie liczył, pewnie gdybym ja to zrobił, sprzedawał, to pewnie na grubszej marży bym wolał lecieć niż na mniejszej. No ale nic, no, takie są realia rynku i trzeba się z tym pogodzić. Ja jestem z tym pogodzony, decyzja podejmowana na trzeźwo. Nic, słuchajcie, nic nie piłem, wybierając tego typu formy realizacji, więc tak to wygląda. No i słuchajcie, to tyle na dzisiaj odnośnie tej wentylacji. Trzymajcie się i do zobaczenia. Miłego dnia. Do następnego.